myślę, mamy w Polsce w tej chwili bardzo ważną wizytę prezydenta Francji. Jak wiadomo, pierwszy od lat prawicowy prezydent, nieco konserwatywny. Jak pan jako poseł PiS-u widzi korzyści dla Polski z tej wizyty? To jest bardzo potrzebna i ważna wizyta. Dzięki staraniom pana prezydenta Kaczyńskiego, poprzedniego i aktualnego rządu, ta współpraca polsko-francuska układa się naprawdę dobrze. To jest ważne, bo Polsce potrzebne są takie sojusze doraźne w obronie swoich interesów w Unii Europejskiej. Ja przypomnę, że wszystkie inne kraje uczestniczą w bardzo różnych, ale tego typu sojuszach. To jest też ważne, bo mamy swoje spojrzenie na, możemy zaprezentować swoje spojrzenie na wiele kwestii związanych z naszymi interesami, z bezpieczeństwem energetycznym. Mamy wspólne interesy, jak choćby sytuacja polskich rolników, obrona ich interesów. Także to jest ważne, żeby Polska i Francja zgodnie współpracowały. To jest kolejny krok w tym kierunku. Wiadomo, Niemcy mają w Europie swoje interesy odnośnie bezpieczeństwa energetycznego, na przykład współpracują z Rosją. Jest propozycja tego gazociągu pod dnie Morza Bałtyckiego. Tym bardziej trzeba inne liczące się kraje w Unii Europejskiej przekonywać do naszych racji, przedstawiać nasz punkt widzenia. No, kraje, które nie przedstawiają swojego punktu widzenia, tak naprawdę w debacie europejskiej nie istnieją. Nieobecnie mają rację. A jak pan ocenia fakt, że właśnie w kontekście tej wizyty, fakt, że Francja otwiera swój rynek pracy dla Polski, czy to nie zaszkodzi również naszym perspektywom rozwoju gospodarki w kraju? Z jednej strony to dobra wiadomość, Polacy będą mieli prawo wyboru, z drugiej strony oczywiście może to spowodować odpływ dużej ilości młodych ludzi na rynek francuski. Ja przypomnę, że te kraje, które przyjęły Polaków, Wielka Brytania, Irlandia, nie żałują swoich decyzji, są bardzo zadowoleni, gdyż mają dopływ ogromnego kapitału wykwalifikowanej, młodej, ambitnej siły roboczej. Sądzę, że Francuzi też nie będą żałować. Pytanie, jak my postaramy się, jak my wykorzystamy tą szansę tego wielkiego kapitału młodych ludzi, czy postaramy się jakoś ich zatrzymać. Możemy zatrzymywać także dobrymi warunkami pracy i wynagrodzeń. Tymczasem z tym ostatnim jest trochę gorzej, ponieważ nasi wpływowi ekonomiści uważają, że Polacy za dużo zarabiają, że to nam napędza inflację. Czy PiS się z tym zgadza? Ja uważam, że Polacy powinni jeszcze lepiej zarabiać. Taka jest moja opinia, naprawdę. Inaczej przegramy właśnie o tych pracowników z zachodnim. Tak, ale poza tym naprawdę, dlaczego ludzie za ciężką pracę mają dostawać niewielkie pensje? No powinni dostawać pensje adekwatne do ich pracy. Myślę, że Polacy są pracowitym narodem, wbrew jakimś stereotypom, które są rozpowszechniane. Polacy ciężej pracują niż wiele krajów, niż wielu przedstawicieli krajów Europy Zachodniej. Przypomnę, że we Francji na przykład 35-godzinny tydzień pracy. No w Polsce jest to nie do pomyślenia, zwłaszcza prawda, ludzie, którzy zaczynają pracę, niekiedy muszą znacznie przekraczać te ustawowe 40 godzin tygodnia pracy. Za ciężką pracę powinna być godziwa płaca. Nie widzę w tym nic złego. Dziękuję.